Jak się karmi kotka sondą? To jest sonda. Sonda jest na końcu tak tempo zakończona taką okrągłą kuleczką. I tutaj na boku ma dwie albo nie, trzy nawet dziurki. Dziurki są z boku, nie na czubku sondy. Jest taka gumowa rurka. W tym miejscu jest zaznaczona odległość, na jaką sonda powinna wejść w kociaka. Taka odległość to jest odległość od ostatniego żebra kociaka do nosa kociaka. Generalnie jak kociak leży, to trzeba sprawdzić, ile ma od ostatniego żebra do nosa, zaznaczyć to sobie na sondzie. I potem jak się sondę pcha w kotka, to się pcha do tego zaznaczonego punktu. Tu mamy przygotowane mleczko, tu mamy olej parafinowy. Nabieramy strzykawką mleka pełną strzykawę do samiutkiego końca tłoczka, bo część mleka nam się zmarnuje. Zakładamy sondę na strzykawę i napełniamy sondę mleczkiem. Musimy wycisnąć mleczka tak, żeby aż z końca sondy pociekła kropelka. Teraz czubek sondy zamaczamy w parafince, żeby miała lepszy poślizg. I wkładamy sondę w kociaka. Kociak musi sobie normalnie leżeć. Podnosimy mu lekko łebek. Otwieramy mordkę i wkładamy czubek sondy. Kociak musi tę sondę zjeść. Dajemy mu chwilę, żeby się przyzwyczaił. I bardzo powolnym i delikatnym ruchem wsuwamy sondę w kotka. Jemu się to średnio podoba, to się trochę broni. Ale dopóki nie kaszle, to znaczy, że sonda wchodzi do żołądka, a nie do tkawicy. Jest wszystko w porządku. Weszła do znacznika. Przytrzymujemy, żeby on jej nie wypchnął. I drugą ręką, miarowym, powolnym ruchem wlewamy w kotka mleczko. Kotek się na początku trochę burzy, ale tak jak centymetr mniej więcej wejdzie do żołądka i on poczuje, że tam zaczyna się żołądek zapełniać, nagle przestaje się rzucać i jest całkiem spokojny. Powoli wtłaczamy. Wtłoczyliśmy całą porcję. I teraz również powoli, delikatnym bardzo ruchem. Nie za szybko, żeby nie zrobić kotu krzywdy. Wyciągamy. Kotek nakarmiony. Sondę trzeba szybko umyć, żeby nie latać. A kotka oddać mamie, żeby wylizała.